Namaste, Maria Boccardi z tej strony. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj moje sprawozdanie osobiste z naszego 91. Rytuału dla Matki Ziemi, niebieskiej pełni Księżyca 31 października 2020 roku, czyli Samhain, przejście do czasu ciemności, który trwa aż do 21 grudnia, czyli do Święta Światła. Czas ciemności, czas kontaktów z innymi przestrzeniami, ze światem zmarłych, i tak jak dzisiaj mamy 2 listopada, to te energie są bardzo wyczuwalne, również tutaj w Magicznej Oazie. Z pewnością będziesz słyszeć. Szczekające psy, które są bardzo wrażliwe na takie energie i wszystkie inne odgłosy, jest już po zachodzie słońca, już księżyc rozświetla chmury, wychodzi z zalasu I jest to bardzo wyjątkowy moment, gdzie wszystko przygotowuje się do nocy. Tak. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie bardzo spontaniczne jak każde spotkanie, moje sprawozdania osobiste, ale to już znasz, przecież nie po raz pierwszy się słyszymy. Dlatego wszystkie ochy, achy, momenty milczenia to jest normalna część takiego spotkania, ponieważ spontanicznie czasami muszę szukać odpowiednich słów, aby przekazać ci obrazowo to wszystko, co było mi dane przeżyć, a co czasami w naszym języku bardzo, bardzo trudno opisać. 31 października rok 2020 91 rytuał dla matki ziemi, który uważam za jeden z najważniejszych do tej pory. Przebiegał bowiem w trzech etapach, bardzo wyjątkowych etapach i... Teraz już wiem, dlaczego siły wyższe przez tyle miesięcy tak bardzo skrupulatnie przygotowywały mnie do wypełnienia tego zadania. Czyli wszystkie próby, zost którym zostałam poddana, wszystkie energie, które aktywowały moją wytrwałość moją wytrzymałość, siłę, moc. Aktywację zdolności wyższych, na takim poziomie, o którym nawet mi się wcześniej nie śniło, to wszystko było zaplanowane przez istoty światła i miało na celu przygotowanie mnie we wszystkich dziedzinach, we wszystkich płaszczyznach, właśnie na ten rytuał, i myślę, że to będzie jeden z pierwszych na takim wysokim poziomie, i kolejne będą. Myślę, że jeszcze bardziej, en bardziej aktywne, nazwijmy to tak. Nie to też dokładnie w tym momencie przyleciał nad moją głową. No to zaczynajmy. Dlaczego trudny rytuał? Trudny dlatego, że miał miejsce w Samheim, czyli Halloween. Energie były takie, a nie inne, ale wszystko również mm, ma swój plus i swój minus, gdzie większość ludzi aktywnie angażowała się w wszelkiego rodzaju przebrania. E, Służenie istotą demonicznym, ponieważ każde takie przebranie, mimo że takie modne, to ma swoje znaczenie symboliczne, z którego wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, a czasami po prostu nie chcą tego wiedzieć, to wszystko wzmacniało tą negatywność wokół. Dodatkowo ta globalna sytuacja na świecie w aktualnym momencie również nie była sprzyjająca dla pięknych i pozytywnych energii. Ale jak ja to zawsze powtarzam, najciemniej jest tuż przed świtem. To, co zdarzyło się w czasie naszego rytuału, było połączone z działaniami wielu różnych istot, istot światła tutaj na Ziemi. Te działania mają miejsce o mnitopeerzy latają cały czas nad moją głową. Te działania mają miejsce już od dłuższego czasu i aktywują maksymalnie wysokie wibracje. I można ten czas właśnie tak odczuć, że istoty mroku będą kąsać ze wszystkich stron, ponieważ muszą powolutko wycofywać się z ziemi, a wcale im się to nie podoba. I to jest tak, jak dzikie zwierzę, drapieżnik, który nagle zostaje otoczony ze wszystkich stron. To jest bardzo, bardzo agresywne. I tą agresję istot niższych wymiarów, istot mroku odczuwają wszyscy i wszystko wokół. Czyli to jest dokładnie tak, jakby skorpią został otoczony ogniem, to w pewnym momencie sam siebie ukąsi. I tak to wygląda. Czyli możesz się spodziewać z każdej strony ataków ludzi opętanych przez te istoty. Różnych ataków słownych, fizycznych i innych, ponieważ jest to bardzo, bardzo wyjątkowy czas, i czas, gdzie istoty mroku nie mogą już znieść tych wysokich wibracji, które spływają teraz na Ziemię i próbują za wszelką cenę. Stworzyć jeszcze gęstszą sieć mroku, by się pod nią ukryć. I dlatego to wszystko, co dzieje się teraz na Ziemi, to są takie ich ostatnie próby utrzymania tego matryksa nazwijmy to tak, utrzymania tej sieci mroku, aby zablokować maksymalnie światło, które tutaj napływa. Ale tak jak powiedziałam, najciemniej jest już przed świtem, czyli wszystkie nasze działania mają ogromne znaczenie i aktywują tutaj na Ziemi taką zmianę i przemianę, o której się wielu ludziom nawet nie śniło. Zmianę pozytywną. Oczywiście jest to proces, proces, gdzie będziemy wystawiani na próby, gdzie nasza właśnie wytrwałość, właśnie wytrzymałość musi być... Na najwyższym poziomie. 91. Rytuał dla Matki Ziemi. No to zaczynajmy. Rozpoczęłam mniej więcej 20 minut wcześniej, zostałam wezwana na ten rytuał. Um, Czasami miało to już miejsce, że nasze spotkania, na przykład w czasie równonocy, w czasie przesilenia, rytuał świec intencyjnych czy inne, zaczynałam wcześniej, bo tak zostało mi to wskazane. Ale czasami było tak, że zaczynałam punktualnie, a czasami byłam nawet spóźniona o te kilka minut, kilka sekund. Tym razem jednak byłam przygotowana, wcześniej otrzymałam wskazówki, jak mam się zabezpieczyć. Tym razem również te zabezpieczanie materialne miały miejsce, czyli szczególne ubranie, szczególne wibracje, szczególne dodatki, szczególne kamienie szlachetne. Moja suknia tym razem była w kolorze srebrnym, takim czysto srebrnym, jak no takie czyste srebro o wysokiej wibracji. Biały płaszcz czerwony szal, który tym razem okrywał mnie praktycznie w całości, labladoryty, które były ze mną, kwarc rutylowy i niebieski topas, Złoto również. Również złoto i srebro. Gdy zostałam wezwana na mój śnieżno-biały taras, cały rytuał odbył się na śnieżno-białym tarasie na mitycznej Atlantydzie, na wyspie Maderze w Magicznej oazie. To, to jest tak niezwykłe. Teraz patrzę w niebo i chmury pod wpływem tego światła księżyca układają się w coś takiego jak zorza polarna. Nie porusza się to jak zorza polarna, ale tak dokładnie wygląda, jakby zrobić zdjęcie zorzy polarnej. No przepiękny, piękny, piękny widok. Mimo tego, że jeszcze odgłos cywilizacji słychać, dosyć tak daleko, to gdy patrzę w niebo, to jest takie wrażenie, jakbyśmy byli na końcu świata. <noise> Dobrze, ale wracajmy. Mm, czyli 20 minut mniej więcej wcześniej zostałam wyzwana na śnieżno-biały taras i istoty światła już na mnie czekały. Natychmiastowo miałam rozpocząć rytuał. Czyli stworzyłam magiczny krąg. To jest zawsze tak samo. Tutaj nic się nie zmienia, i dokładnie w tym momencie, dokładnie tak, dokładnie w tym momencie, gdy stworzyłam magiczny krąg, to przybiegły moje kociaki, czyli chyba większość moich kotków była obecna. Jest ich 11, każdy sobie gdzieś tam zajął miejsce, i niektóre. Chciał im przeszkadzać. I wiesz, co teraz słychać było? Teraz było słychać wołanie sowy. Jeszcze raz. Nie wiem, czy to słychać, ale. Zwołanie sowy, jakie to symboliczne. Pamiętasz, sowa pojawiła się w ostatnim czasie. Dobrze, wracajmy do naszego sprawozdania. Czyli. Kociaki wszystkie były na miejscu naturalnie, ponieważ czekały, że będzie coś wyjątkowego. Tak jak nagrywają ze mną każdą ceremonię, tak jak nagrywają różne króciutkie filmiki ze mną, tak i również na rytuałach zazwyczaj są obecne, i na rytuały dla matki ziemi, również były. Ale gdy stworzyłam magiczny krąg, to um, zacząłem mnie obserwować, co się dzieje, co, co, będzie, co będzie treścią tego spotkania. I ja w tym momencie już nie miałam czasu jej obserwować, ponieważ mój przewodnik natychmiastowo stanął przede mną. I powiedział mi, że mam połączyć ją z istotami, które w czasie jednego z naszych wcześniejszych rytuałów dały mi... Dary, czyli obdarowały mnie czymś. I tak zobaczyłam te istoty, że były również na naszym spotkaniu. I tak jak widziałam je, przypomniałam sobie, jakie to były dary, i je aktywowałam. Między innymi to był dar widzenia wszystkiego, słyszenia wszystkiego, czucia wszystkiego. Dar obrony, czyli takiej wyższej siły ochronnej. Dar e, stania na ziemi, czyli bardziej w tej materii kształtowania, i jeszcze kilka innych. I teraz co? W tym momencie, gdy te dary zostały aktywowane, przywołałam: Przywołam dokładnie strażników światła, wojowników światła, pracowników światła i istoty światła. Wojownicy światła chronili i mnie w czasie tego spotkania. Tym razem byli wszyscy w komplecie i chronili uczestników naszego spotkania. Ja jednak nie miałam czasu się tym wszystkim zajmować i zastanawiać. To kociaki tutaj rozrabiają, to są tylko tutaj, po prostu szaleją, wszystkie oczywiście ze mną, jak zwykle. I. Nie miałam czasu, aby się e, nad tym dłużej zastanawiać, ponieważ dokładnie w tym momencie mój przewodnik powiedział, że mam połączyć się z Ziemią. Więc uklęknęłam i połączyłam się z energią Ziemi. W tym momencie mój jeden z moich kociaków, tylko czarne koty, są w stanie przejść przez magiczny krą krąg. I naturalnie Willy Junior, czyli synek, e, od córka Którego już nie ma z nami, wdarł się na moje kolana i zaczął mi przeszkadzać. W tym momencie chciałam przywołać go do porządku, ale mój przewodnik natychmiastowo powiedział mi, że nie powinny go ani dotykać, ani próbować go jak gdyby przegonić, ani w jakikolwiek sposób, inny sposób go odrzucać. Że powinnam wykorzystać energię, która jest we mnie, i poprzez moje dłonie skierować tą energię w jego kierunku, czyli na niego. On w tym momencie już um, był na moich kolanach, gryzł suknię, drapał, szalał <grytanie> naturalnie. I tak też zrobiłam, więc obie moje dłonie skierowałam w jego kierunku z takim malutkim odstępem, aktywowałam całą siłę i moc, która jest we mnie, i ta energia zaczęła płynąć w jego kierunku. W tym momencie natychmiastowo przestał i w przeciągu kilku sekund uciekł i usadowił się tak mniej więcej dwa metry w odległości ode mnie. I tak przesiedział przez cały rytuał, nie wydając siebie ani żadnego mum, miał nic kompletnie. Wszystkie inne kotki wolały się trzymać od magicznego kręgu z daleka, czyli tylko on przedarł się do magicznego kręgu, ale jak się szybko przedarł, tak i wrócił na swoje miejsce. I to było bardzo wyjątkowe, ponieważ koty z reguły są takie, że próbują kilka razy. Koty są takie, że są zawsze niezależne, wolne, niezależne, gdy ich coś interesuje, to to albo bawią się, biją się, prawda, między sobą, tym razem siedziały wszystkie spokojnie, jakby nigdy nic, jeden obok drugiego i obserwowały co się dzieje. Zwróć na to uwagę, że zwierzęta widzą więcej niż większość ludzi, dlatego one widzą również energię, widzą to, co się dzieje i były tak zafascynowane, jakby oglądały jakiś film. Dokładnie tak to wyglądało. Ja już do tej widowni jestem często przyzwyczajona, mimo tego, że na ceremoniach, gdy rozmawiam z Tobą, gdy przekazuję energię, to czasami próbują mi przeszkadzać, bo te energie nie są takie silne jak w czasie takiego Rytuału o takiej szczególnej sile i mocy. A zazwyczaj jest to tak jak w tym momencie, że na przykład się biją tutaj, o, i wydają różnego rodzaju odgłosy. Tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, wracajmy do mojego sprawozdania. Ale myślę, że takie również spontaniczne te spotkania są i, i to Cię również fascynuje, prawda? Bo dokładnie tak jest. Tak jak spontanicznie opowiadam, to tak spontaniczne rzeczy się tutaj dzieją. No, teraz jeszcze inne dołączają do całej zabawy, więc może być jeszcze głośniej. I rozpoczął się nasz rytuał, dokładnie, czyli mogło być mniej więcej 15 minut przed godziną 22, czyli jeszcze sporo czasu do momentu, gdy łączymy się wszyscy energetycznie. I jak ten rytuał się rozpoczął? Czyli siły wyższe, mój przewodnik e, nakazał mi, że mam powstać, bo już nadszedł ten czas. Powstałam, i dokładnie w tym momencie wydarzyło się coś bardzo wyjątkowego. A mianowicie przede mną otworzyły się w tej ciemności drzwi. Drzwi, które można by było opisać jako takie grube, dębowe drzwi. Stare drzwi, bardzo wysokie, tak Dużo wyższe niż ja, czy może 4 metry wysokości. Te drzwi się otworzyły, i natychmiast usłyszałam wezwanie, że mam zrobić tylko jeden krok do przodu, przejść przez ten próg, ale nie za daleko, aby nie wyjść z granic magicznego kręgu. I tak również zrobiłam. Najpierw moją prawą nogą, Potem lewą do tego dołączyłam, przeszłam przez ten próg, i natychmiastowo te drzwi się za mną zamknęły. Było to nawet takie dziwne odczucie, ponieważ do tego rytuału miałam spięte włosy w warkocz. Taki prosty warkocz, który spływał wzdłuż mojego kręgosłupa, i miałam takie wrażenie, jakby mi prawie ten warkocz przycięło. O, nazwijmy to tak. Dokładnie takie było to wrażenie. Energetyczne. Przeszłam przez drzwi. Do innego świata, do świata harmonii, do świata tak pięknego, tak wyjątkowego, o jakim chyba każdy z nas marzy. Taki piękny krajobraz, w takich cudownych kolorach, w takich. Nazwijmy to tak: czasami tutaj na Ziemi, na przykład w magicznej oazie, również są piękne kolory, bardzo wyraźne, bardzo takie żywe, takie czyste energetycznie, ale w tym świecie to było na jeszcze wyższej wibracji, to było jeszcze piękniejsze niż możemy sobie wyobrazić najpiękniejsze kolory na Ziemi. Jakbyśmy oglądali obrazy najcudowniejszej natury w najpiękniejszej harmonii i jeszcze bardziej wyższe wibracyjnie, czyli jeszcze ta frekwencja jeszcze piękniejsza, jeszcze bardziej wyraźniejsza, jeszcze bardziej kontrastowa, o nazwijmy to tak. I wiesz, jak teraz pięknie pachną anielskie trąby. Ja w magicznej oazie posadziłam wiele, wiele drzew, tak zwanych datur, one się nazywają Bella Noite, tutaj w języku portugalskim. I teraz taki zapach nagle się pojawił. Och, jak cudownie, jak w raju, no jak w tym krajobrazie, który był widoczny po przejściu przez te drzwi. Jaki zapach, wow! O, <ścoughs> cudowny, cudowny. Mam nadzieję, że go czujesz również. I teraz tak. Ten krajobraz, takie piękne. I wyjątkowy. Ja cały czas czułam, że przede mną jest mój przewodnik. Ja byłam skierowana twarzą na wschód, i mój przewodnik nie był jednak tak widoczny jak wcześniej na moim tarasie. O, nazwijmy to tak. To jest również istota najwyższa, istota boska o najczystszej wibracji, prosto ze źródła, ale nie istota najwyższa, tylko istota, która jest wysłannikiem ze źródła. O nazwijmy to tak. Czyli mój przewodnik był cały czas, jak gdyby przede mną i kierował moją duszą, co mam robić, jak mam robić, jak, jak mam tą energię przejmować, jak mam tą energię zbierać, magazynować i tak dalej. I w tym momencie czułam jego obecność, ale miałam tylko obserwować. Obserwowałam więc to wszystko. Wiatr się zrywa. Słyszysz? Słyszysz ten wiatr? Nagle, nie wiadomo skąd. Jakie to magiczne jest. Akurat mówiłam o wschodzie. Strażnicy wschodu, czyli strażnicy powietrza. I gdy miałam obserwować to wszystko, co widzę, to było takie piękne, bo nagle przede mną. Jak gdyby zawisły w przestrzeni kryształy. Tych kryształów było całe mnóstwo, setki tych kryształów. To jest takie jakby sobie, jak to można sobie wyobrazić? Jest coś, co jest na pół materialne i nagle, bez żadnego sznureczka, wisi w przestrzeni i się kręci, wiruje, wibruje. Te kryształy były przepiękne, tak jakby wszystkie były tylko kryształem górskim, czyli czystym kryształem, bez żadnego koloru, i wszystkie wibrowały, całym takim spektrum. Tak jak ostatnio wstawiłam na Instagram zdjęcie części moich kryształów, to jeden z tych kryształów dokładnie kwarc fantomowy taką tworzył takie spektrum światła. I dokładnie tak te kryształy wyglądały. One wibrowały w przestrzeni i takie spektrum całej tęczy tworzyły. To było tak, tak bardzo, tak piękne, tak piękne, że Taką fascynacją moja dusza, bo przecież cały ten rytuał jest z poziomu duszy połączonej z ciałem, była tym tak zafascynowana. To było takie piękne odczucie. Te kryształy wiszące w powietrzu, wibrujące w powietrzu. I w tym momencie usłyszałam, że przecież w czasie tego rytuału nadszedł czas, aby aktywować wasze kryształy. Nie za bardzo wiedziałam, jak mam to zrobić, bo zazwyczaj do takich spotkań przygotowuję się w ten sposób, że mam moje notatki, a nie miałam ich ze mną na, na tarasie, bo nie wiedziałam, że mam tego dokonać w czasie rytuału dla Matki Ziemi. Ta aktywacja kryształów dokonała się w dwóch etapach: jedna w czasie rytuału dla Matki Ziemi, a druga już w czasie rytuału świec intencyjnych. Mój przewodnik powiedział. Te kryształy widzisz przed tobą. To były te kryształy, które wibrowały w powietrzu jako, nazwijmy to tak, hologramy. I poprzez te kryształy miałam aktywować te kryształy u Was. I tak również zrobiłam całą energię wszechświata, całą energię światła, całą energię źródła, która w tym momencie została mi. Przekazana, przekazałam w te hologramy tych kryształów, poprzez te hologramy tych kryształów do Was, czyli do Waszych mieszkań, tam gdzie byliście, gdzie były te kryształy. I to było takie piękne wrażenie. I od razu widziałam, że niektóre osoby, mimo tego, że zamówiły aktywację kryształów, to o niektórych zapomniały, ponieważ widziałam, że niektóre kryształy znajdowały się jeszcze w jakichś szufladach z różnymi jakimiś tam. Długopisami, e, jakimiś ubraniami, gdzieś pomiędzy bielizną, tak naprawdę. <grytanie> Dokładnie. Więc o któryś kryształach, któreś osoby zapomniały. Może przygotowały wszystkie, może niektóre zgubiły i zapomniały, że są właśnie w tych miejscach, no i tam one były. Kotki. Takie <grytanie> wielkie bitwy tutaj są prowadzone poniżej. I w tym momencie aktywowałam te kryształy poprzez takie nici energetyczne, takie strumienie światła. Następnie mój przewodnik powiedział: Teraz powinnaś skupić się na tym, co widzisz, czyli na tym pięknym krajobrazie, który widziałam, zapisać te obrazy w tobie i zapisać te obrazy w tych kryształach. I tak również zrobiłam. Zgromadziłam te obrazy, zapisałam je energetycznie we mnie i następnie w tych wszystkich kryształach, czyli również w Twoim krysztale, jeżeli on brał udział w rytuale. To było zapisanie tej harmonii, tego pięknego świata, tego wyjątkowego świata właśnie w tym krysztale, czyli takiego świata... Gdzie wszystkie marzenia się spełniają, bo wszystko jest takie piękne, takie lekkie, takie czyste, takie cudowne. Tam nie ma miejsca na jakieś trudy, znoje, szarość, burość. To jest świat najwyższej wibracji. I w tym momencie, gdy zapisałam to wszystko we mnie, usłyszałam, że te drzwi, które są za mną, za moment się otworzą. Że mam odwrócić się w lewo, czyli jak byłam twarzą na wschód, to mam odwrócić się na północ, a następnie na zachód i przejść przez te drzwi. Również tylko jeden krok nie więcej. Skoncentrowałam się, czekałam na właściwy moment, i poczułam, że te drzwi się otworzą. Jak tylko te drzwi się otworzyły, natychmiastowo odwróciłam się, czyli w lewo, zwróć na to uwagę, lewa strona, ta strona mroku. W lewo twa i stanęłam twarzą na zachód i przeszłam przez ten próg. Znów, gdy przeszłam przez ten próg, natychmiastowo te drzwi się zamknęły za mną. I stanęłam w ciemności. Tak jakby nagle wrócić do piekła. Tak to można nazwać? Do takiej całkowitej takiej czeluści, takiej ciemności, gdzie zupełnie nic nie widać. I teraz mój przewodnik powiedział do mnie: Te obrazy, które masz w tobie, wysiej. Zwróć na to uwagę, że moją misją tutaj na Ziemi jest właśnie wysiewanie. I nie tylko wysiewanie nasionek w magicznej oazie, tych materialnych, ale również wysiewanie innych nasionek, tych energetycznych. I tego wszystkiego, co jest mi przekazywane. I te działania praktycznie prowadzę co kilka dni, gdy zostaję wezwana, ale w czasie rytuału dla Matki Ziemi również. Ale nie w tej formie, gdzie tym razem, na 91. rytuale dla Matki Ziemi. I wiesz, co jest bardzo wyjątkowe, że dokładnie teraz patrzę na zachód, tak jak stanęłam wtedy, Twarzą na zachód. Przede mną jest Jowisz, Saturn. Razem bardzo blisko siebie. Zwróć na to uwagę, że 21 grudnia mamy koniunkcję Jowisza i Saturna. I przede mną jest wielka, czarna chmura, która w tym momencie przybiera kolor purpury. Ponieważ od wschodu świeci księżyc jest jeszcze. Jasno, czyli jest tuż po zachodzie słońca, czyli gdzieś tam z zachodu jeszcze może jakieś promyki dochodzą, a jednocześnie przede mną jest również miasteczko, i te sztuczne światła odbijają się w tej chmurze, i ona wygląda tak, jakby była po prostu purpurowa. To jest coś niesamowitego po prostu. Niesamowicie to wygląda. Ja zaraz zerknę, czy jest widoczny Mars. Nie, z tego miejsca, w którym jestem, Mars nie jest widoczny. Dzisiaj jest niewidoczny. Może za chwileczkę, gdy się księżyc przesunie i całe, całe sklepienie. Dobrze, zaczynamy dalej, więc w tym momencie miałam to wysiać. Zebrałam więc wszystkie te obrazy i nie wiedziałam za bardzo, jak mam je wysiać, ale zrobiłam tak, jak poczułam i to poszło jak takie maleńkie kuleczki. Takie mini, 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 nasioneczka, malutkie nasioneczka poszły. Wszędzie w tą ciemność, jak takie malutkie gwiazdki, jakby, jakby nagle z głębi serca wypuścić tysiące takich małych światełek. I nagle one zniknęły. Ja ich już więcej nie widziałam, tylko ta ciemność. I wiesz, miałam taką nadzieję, że wydarzy się coś takiego, bo gdy mój przewodnik powiedział teraz... Od, teraz masz przeprowadzić rytuał dla Matki Ziemi. Dokładnie. I w tym momencie musiało być tuż przed godziną 22, bo zaczęłam się koncentrować na, na naszym spotkaniu i tak dalej, ale wszystko było takie ciemne, takie ciężkie. No oczywiście Halloween, wszyscy kurczę w jakichś przebraniach, większość ludzi, nie wszyscy, nie. No, ale większość ludzi no, reaguje tak, jak reaguje. Syndrom owcy, prawda, o którym żeśmy mówili, więc z pewnością w jakichś e, przebraniach, czy oglądając jakieś przebrania, czy biorąc udział w tym całym szaleństwie. No i tak było po prostu ciemno. I nagle czułam, że mój przewodnik wie, że nie jestem w stanie połączyć się z wami, że ta ciemność jest tak czarna, tak ciemna, że w tym miejscu nie jest to możliwe że nie toperze, nadal tutaj szaleją, no nie to perze, zwróć na to uwagę, jakie to jest symboliczne, że akurat teraz nademią lata i że mam i tak jak teraz to dzwonienie kościoła, to za chwileczkę właśnie w tym momencie było dzwonienie kościoła, w tym momencie, gdy mój przewodnik powiedział: odwróć się z powrotem do tych drzwi. Odwróciłam się twarzą, stanęłam przed tymi drewnianymi drzwiami, o nazwijmy to tak, i myślałam, że dobrze, teraz się na pewno otworzą te drzwi do tego pięknego świata, i ten piękny świat wyleje się jak przez taki portal do tej ciemności, i nastąpi natychmiastowa zmiana na ziemi jest bardziej błędnego. Gdy tak stanęłam tym nosem, <grydy> tak, przed tymi drzwiami drewnianymi, czekając, co się wydarzy, Nagle otworzyły się te drzwi, i jakaś siła wciągnęła mnie do tego. Już nie było tak, że przejdź przez ten próg, przejść do tego nowego pięknego świata, tylko zostałam wciągnięta do tego pięknego świata i natychmiastowo te drzwi się za mną zamknęły. Stanęłam znów w tym pięknym krajobrazie, a za mną zamknięte drzwi do tej ciemności. Tak jakby siły światła nie chciałyby więcej tego pięknego, dokładnie w tym momencie przeszło tutaj na ziemię. To było bardzo wyjątkowa. Może siły światła nie chciały, żeby te energie zostały zabrudzone i dlatego wciągnęły mnie do tej wyższej frekwencji, abym ja z poziomu tej wyższej frekwencji przeprowadziła ten cały rytuał. Tak myślę. Tak sobie to ludzko rozumowo zaczynam tłumaczyć w tym momencie. No ale idziemy dalej. No i gdy byłam w tym pięknym, znowu świecie, w tym pięknym i wyjątkowym, to nastąpiła malutka przerwa. Taka przerwa, gdzie stanęłam materialnie na moim tarasie. znowu byłam tutaj i teraz, ale już nie w, ani w tej ciemności, ani w tym świetle, tak na chwileczkę stałam się materialnie, ale zamknęłam oczy i znów byłam w tym, w tym pięknym świecie. To materialne wymuszenie było spowodowane tym, że mój ukochany aktualnie w tym momencie musiał zmienić miejsce z tego miejsca, gdzie był, do innego miejsca, i myślę, że ten odgłos mnie. Jak gdyby ściągnął do tego świata materialnego, o na chwileczkę, że stałam się znowu materialna, czyli nie z poziomu duszy, tylko z poziomu Marii, tutaj w tej materii. Ale gdy tylko te odgłosy ucichły, znów byłam w tym miejscu. I w tym momencie wybił jeden tylko z kościołów. Nie wiem, czy drugi kościół się zepsuł, <noise> bo zazwyczaj, jak wiesz na rytuał dla Matki Ziemi, najpierw jest odgłosy z jednego kościółka, a później z drugiego kościółka. Tym razem tylko z tego pierwszego kościółka dzwone wybiły i rozpoczęłam rytuał, czyli z tego pięknego świata, z tej wyższej wibracji połączyłam się z wami wszystkimi. Następnie natychmiastowo energia zaczęła spływać ze źródła. Bardzo piękna, bardzo czysta, taka świetlista energia. I zaczęła się zbierać we mnie. Usłyszałam, że mam ją gromadzić, tak jakbym była kielichem, czyli to wszystko wpływa do mnie, najpierw do mnie. I gdy ta energia wpłynęła do mnie, to nagle zaczęłam świecić, jak, jakbym była taką gwiazdą, takim słoneczkiem, takim słońcem, które rozświetla wszystko. I tak świeciłam i świeciłam, i łączyłam się z wami, i żeśmy wszyscy razem tak jakoś świecili i świecili, tym razem nie było takich czystych niteczek energetycznych, tylko to było tak, jakby każdy z nas nagle świecił. Dlatego jestem pewna, że jeżeli brałaś udział w rytuale lub brałeś udział w rytuale, to tym razem to połączenie nie było takie intensywne, tylko było to na takiej bardziej zasadzie że sama świecisz, sam świecisz i rozświetlasz wszystko. Tak jak wam mówiłam o tym, aby właśnie tego 31 cały dzień raczej spędzić w samotności. koncentrować się właśnie na świetle. To tak pisaliście do mnie listy i już w ciągu dnia mieliście wrażenie, że przeprowadzamy rytuał dla Matki Ziemi, bo właśnie takie energie były wyczuwalne. Tak dokładnie tak było przez cały dzień. Ja również wizualizowałam ten świat jakim Chcemy go widzieć, jakim chcemy, aby nastąpił, i rytuał dla Matki Ziemi był takim ukoronowaniem, o nazwijmy to tak. I ten moment tego świecenia był dosyć długi, dłuższy niż zwykle. To było już takie, jakby trwało wiecznie, o nazwijmy to tak. I w pewnym momencie znów zauważyłam, że mój przewodnik staje się bardziej materialny. I widzisz, że zaczynam być zmęczona. Nazwijmy to tak. Tak to możemy nazwać no, przed tymi słowami. Nazwijmy to tak, nazwijmy to tak. Tysiąc razy powtarzam to samo, wybacz, ale po prostu to jest tak spontaniczne, że szukam odpowiedniego słowa. I powiedział do mnie: Mam opuścić dłonie, jedną powyżej drugiej. Ta dłoń dająca, moja prawa, skierowana ku górze. I przez moment powinnam odpocząć. Tak również zrobiłam. I gdy wyczuł, że jestem gotowa, stanął przede mną praktycznie, prawie materialnie. To jest tak niezwykła energia. Tego nie sposób opisać słowami. To jest takie odczucie. Nawet dla duszy, bo dla człowieka to już jest niesamowite odczucie, takie, że już nie sposób w ogóle sobie tego wyobrazić. Ale dla duszy to było również bardzo, bardzo wyjątkowe. I mój przewodnik powiedział, że mam wystawić moje dwie dłonie do przodu i poprzez jego postać, energia najwyższa. Zaczęła spływać w moje dłonie. Czyli to było tak, jakby do tego rytuału, do tego, co się wydarzy, potrzebna była jeszcze pośrednia energia. Czyli nie bezpośrednio od źródła, tylko przejście przez tego posłańca światła, przez moją duszę, przez ciało materialne i dopiero na Ziemię. Czyli jakby taki Potrójny stopień. Jest bardzo wyjątkowe. Zwróć na to uwagę, że w tym tygodniu, w czwartek, mamy 133 spotkanie. Ty wiesz, że ja jestem z urodzenia 33, czyli to tak zwana liczba mistrzowska. I ten rytuał był w takich trzech etapach, i jednocześnie właśnie takie połączenie. Popatrz: Źródło, posłaniec światła, moja dusza, materia. I dopiero ziemia, czyli nie bezpośrednio ze źródła na ziemię, tylko te trzy stopnie pomiędzy. I ta energia zaczęła napływać, i najpierw w moje dłonie widziałam tak jakby takie kule energetyczne, które rosną i rosną i rosną, i nagle, gdy to połączenie było jakby całkowitym scaleniem. Scalenie źródło, Przewodnik, albo posłaniec światła, posłaniec źródła, moja dusza, moje ciało i Ziemia. Wszystko razem połączone. I w tym momencie ta energia zaczęła przyjmować formę kręgów. I najpierw niebieski promień, niebieskie światło. I jak wiesz, niebieski kolor to nie tylko kolor ochrony, ale również tworzenia, kreowania. I ta energia zaczęła się tak rozchodzić, jakbyśmy wrzucili kamień do wody, to powstają takie kręgi. I zaczęła się rozchodzić dookoła, coraz dalej i dalej i dalej, i przenikać wszystko. I nagle ta energia miała taką wysoką wibrację, jakby taki. Bardzo, bardzo, bardzo wysokowibracyjny dźwięk, ultradźwięk, że ja nawet miałam wrażenie, że tak mi piszczy w uszach, że tego moje ciało nie wytrzyma. Materialnie tego nie wytrzyma. To była tak wysoka frekwencja, która rozchodziła się wszędzie dookoła, coś niesamowitego. I to zaczęło kreować na Ziemi, tworzyć na Ziemi. Coś bardzo pięknego. Harmonię, spokój, wolność dla każdej istoty, niezależność, niepowtarzalność, wyjątkowość, taką równowagę, ale przede wszystkim najwięcej było właśnie tej wolności wolności dla każdej istoty, nie tylko dla ludzi, dla każdej istoty. W pewnym momencie, gdy to Trwało już przez jakiś czas, i ta energia doszło praktycznie wszędzie. Ona przenikała każdy kamień, e, każdą roślinę, każdą istotę, każdego człowieka. Miałam takie wrażenie, że przeniknęła wszystko, że ta wibracja już jest tak wysoka, że wszystko dookoła, ale nie tylko dookoła tak jakby wszystko na całej Ziemi wibrowało tą. tą to najwyższym takim ultradźwiękiem, o nazwijmy to tak. Woda w oceanach, istoty, które mieszkają w oceanach, wszystko, wszystko, wszystko. Mój przewodnik nagle zauważył, że moje ciało zaczyna być zmęczone, i powolutku ta energia zaczęła maleć. I wskazał mi, że przez moment mam głębi pooddychać i odpocząć. I jak gdyby sprawdzał, czy jestem gotowa, by iść dalej. Naturalnie moja dusza była gotowa na wszystko, ale ciało, no nie za bardzo. <laughs> już to zmęczenie jednak materialne było odczuwane. Gdy ja już myślałam, że rytuał może już dobiega końca, nie, to był dopiero pierwszy etap się zakończył. 4 0 4, -4 w tym momencie pojawiało się na moim ekranie. Moje 44 urodziny z września, prawda? <laughs> Jeszcze czwórka do tego. Przekroczenie granic. Idziemy dalej. Zapytał mnie, jak gdyby w myślach, czy jestem gotowa na drugi etap. Byłam gotowa. Znów rozpoczęło się tak samo. Aktywacja tej energii i nagle to, co się wydarzyło już mi brakuje głosu, jak słyszysz z pewnością to było bardzo wyjątkowe. To było przejście przez całą historię, tak jakby. Przejść granice czasu i przestrzeni przez wszystkie stulecia. I wiesz co widziałam? Widziałam straszne rzeczy. Widziałam takie straszne rzeczy. Powstania, rewolucje, niewolnictwo, handel ludźmi. To wszystko, co dzieje się teraz, czyli te całe transporty zwierząt przez tysiące kilometrów. To wszystko, 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 wszystko. Tak jakby przejść od najstarszej historii do najnowszej. O! I wiesz, co ta energia robiła? Ta energia rozwiązywała czarne węzełki, węzełki karmiczne. To było tak niesamowite, że aż trudno mi o tym mówić. Teraz taka cisza zapadła nagle wszędzie dookoła, bo to jest takie, takie wyjątkowe. Ta energia ze źródła. Zmieniała historię, zmieniała zapisy historyczne. I wiesz, jak to było widać? To, było tak, to, to działo się tak szybko. Ja widziałam tylko takie sekundki, mini, 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 mini sekundki obrazy. Na przykład, gdy jeden człowiek mordował innego człowieka, to w tym momencie, gdy miał zadać ten ostatni cios, to tak jakby zatrzymać film. Tak jakby zatrzymać czas. Jakby skamieniał, na przykład, ten człowiek w tym momencie, i ten impuls do niego dochodził, i pojawiało się coś takiego: to, co robię w tym momencie, już nigdy tego nie zrobię. Tak jakby takie zrozumienie tego, co robi w tym momencie, tylko nie tutaj i teraz, tylko przez całą historię. Dla mnie teraz, jak zaczynam o tym myśleć jako człowiek, jest to usunięcie karmy. Bo wiesz na czym to polega? Gdy zaczynam tak myśleć, rozumowo teraz. Wibracja na Ziemi nie może się zmienić tak długo, jak długo jest karma, bo karmę stworzono czyli to jest ta część tego matriksa. Dzisiaj ktoś jest ofiarą, jutro jest katem znowu jest ofiarą, znowu jest katem. Czyli tak długo, jak na przykład ludzie teraz robią coś złego pod wpływem istot mroku, to znowu będą musieli się narodzić ponownie jako ofiara znowu jakiegoś kata, żeby to zrozumieć. Istoty światła, które nam pomagają w tym całym procesie, to są również istoty z innych galaktyk, energię źródła. Chcą oczyścić to, aby nie trzeba było przechodzić tego ponownie. Tak jak każdy z nas teraz w tym momencie dostaje taką szansę, by zrozumieć: Okej, okay, to zrobiłam złego, to zrobiłem złego. Chcę to oczyścić, chcę, chcę to zakończyć. To nie każdy człowiek jest na to gotowy, i dlatego jest myślę ta ingerencja z zewnątrz, aby oczyścić cało, całe zapisy energetyczne w polu morfogenetycznym ziemi, tych wszystkich rzeczy tak zwanych karmicznych, by to zrozumienie nastąpiło i żeby nie trzeba było powtarzać tego wszystkiego z pozycji kat znów ofiarą, ofiara znów katem, kat znów ofiarą i tak dalej. Ten proces był bardzo trudny. Był bardzo trudny, bo chyba nigdy w życiu nie widziałam tyle przemocy, tyle strasznych obrazów naraz. Jednak moja dusza cały czas dbała o to, aby się nie angażować emocjonalnie, nie oceniać, nie mówić ojej, co on robi, jak on może to robić. Tylko. Obserwować i zmieniać, obserwować i zmieniać. To trwało również dosyć długo, i nagle, gdy mój przewodnik odczuł, że jestem już zmęczona, myślę, że nie udało się wszystkiego oczyścić. Tak myślę z dzisiejszego punktu widzenia, że jeszcze to będzie się powtarzać w kolejnych, w kolejnych może miesiącach, w kolejnych, może tygodniach. Bo mój przewodnik odczuł, że jestem zmęczona fizycznie. Dlatego ten proces został jak gdyby przerwany poprzez słabość mojego ciała. Słabość poprzez to, że ciało nie jest na coś takiego gotowe, na taką pracę energetyczną. Jeszcze może nie. Nie, 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 malutki Willy, teraz nie będziesz przeszkadzał. Nie przeszkadzamy, bo Twoja pani nagrywa wszystko i zaraz opowie również o tobie dalszą historię. No, oczywiście, kto jest tutaj ze mną. Trzeci etap nastąpił wkrótce i ten trzeci etap był najtrudniejszy. Czyli mój przewodnik, widząc, że jestem zmęczona, znów zablokował ten przekaz, nakazał mi oddychać głębiej, uspokoić wszystko we mnie, i po pewnym czasie zapytał mnie, czy jestem gotowa na trzeci etap. I czy ufam mu w 100%? To było bardzo dziwne pytanie. Naprawdę bardzo dziwne, ale ono pokazuje ci, że istoty światła, nawet najwyższe istoty, zawsze szanują naszą wolną wolę. I wiesz kto w tym momencie się pojawił? Ares, czyli dwa czarne kociaki są wokół mnie. Przechodzimy do najtrudniejszego momentu, więc już strażnicy się pojawili. <grym> no, dokładnie tak jest. Przechodzimy do najcięższego momentu i teraz mm, czujesz tą gotowość, by iść dalej? Jeżeli nie, to może zatrzymaj. Odetchnij głęboko, bo teraz przejdziemy do świata zmarłych. Czyli nie wiem, czy czujesz na to gotowość, jeżeli nie, to przerwij to spotkanie. Jeżeli słuchasz tego w towarzystwie dzieci, to również zatrzymaj, przesłuchaj dalej samo, samotnie, a następnie zdecyduj, czy twoje dziecko powinno o tym wiedzieć, czy już jest na to gotowe, żeby nie miało później jakichś koszmarnych snów. Okej, okay. zdecyduj teraz spokojnie. Jeżeli czujesz tą gotowość, to idziemy dalej. Mój przewodnik zapytał mnie, czy ufam mu w 100%. Dla mnie było to pytanie naprawdę bardzo dziwne, ale oczywiście dałem mu do zrozumienia, że ufam mu w 100%, zawsze ufałam i zawsze będę ufać. I w tym momencie nastąpił ten trzeci etap. Przejście przez miejsca kaźni i uwolnienia dusz przywiązanych do miejsc, w których zostały zamordowane, stracone lub gdzie popełniły samobójstwa pod wpływem demonicznym. Czyli to było przejście podobne jak przejście przez całą historię, poprzez to światło rozwiązywanie tych węzełków. O wyobraź sobie tak, że każde miejsce, w którym ktoś popełnił samobójstwo, to jest tam przywiązana jego dusza i jednocześnie to miejsce jest zabrudzone energetycznie. I takie miejsca zabrudzone energetyczne na Ziemi przyciągają jeszcze więcej ciemnych energii, dlatego są takie miejsca, w których na przykład wiele ludzi popełnia samobójstwa, bo jeżeli już jest tam taki zapis energetyczny, to inna osoba, która ma jakiś słabszy moment pod wpływem demonicznym, dokładnie w tym miejscu zrobi to samo. Miejsca, w których miały miejsca morderstwa, Miejsca kaźni, czyli palenia tak zwanych czarownic na stosach, miejsca, gdzie były przeprowadzane tortury, czyli na przykład tortury na ludziach posądzonych o czary czy tortury jakichś, inny, jakichś innych demonicznych istot, miejsca, gdzie były prowadzone próby wody i coś nagle stało się dla mnie jasne dlaczego prowadzą te próby wody żeby zabrudzić wodę bo woda zapamiętuje pamiętuje bardziej niż wszystko inne czyli wszystkie cierpienia które mają miejsce w wodzie jak gdyby są wzmocnione zapisują się mocniej w polu morfogenetycznym ziemi czyli na przykład rzeź na Wielorybach, delfinach, te wszystkie masowe wyławianie istot z morza, to wszystko zapisuje się w wodzie. Zwróć na to uwagę. I tak samo te, te na przykład próby wody, gdzie topiono czarownicę, czy ona wypłynie, czy nie wypłynie, prawda? Jeżeli, jeżeli wypłynęła to decydowano tak, a jak nie wypłynęła, to decydowano. No po prostu koszmarne działania jest od mroku. I te miejsca są takie strasznie zabrudzone, strasznie, po prostu strasznie zabrudzone. I ta energia wchodziła w te miejsca i uwalniała dusze. To było, to były setki, to może były nawet tysiące dusz, które ta energia uwalniała i które... Które, tych miejsc, które zostały oczyszczone. I to był ten ostatni etap, yy, który miał miejsce w czasie tego rytuału. Trwało to również dosyć długo, i w pewnym momencie mój przewodnik odczuł, że moje ciało jest kompletnie zmęczone. Przerwał znowu ten proces i nakazał mi odpocząć zregenerować się. Upadłam więc na kolana, tak po prostu w moim magicznym kręgu, i nie wiedziałam, jak się nazywam o, nazwijmy. To tak, takie było to odczucie. Znaczy, wiedziałam, jak się nazywam. Ale tak zmęczenie na najwyższym poziomie. Wiesz, co się wydarzyło w tym momencie? Moi dwa kociaki, a mianowicie Willy Junior, który nagle zniknął stąd. Czyli czarny kotek. I sreberko, czy srebrny kotek. Rzuciły się na mnie i zaczęły mnie udeptywać, chować się w moim płaszczu, chować się w mojej sukni, mruczeć i mruczeć i mruczeć. I nagle ja tak obudziłam się wręcz z, te, z, tego, z tego odczucia i zapytałam mojego przewodnika: Co ja mam znowu te kotki przegonić? Nie. A on się tak jakby uśmiechnął po ludzku, można tak powiedzieć, i powiedział nie, to jest ten proces regeneracji. One poprzez to mruczenie, poprzez to udeptywanie regenerują twoje ciało. Więc pozwoliłam na to i on tak jeden z tyłu, drugi z przodu i tak mruczały, mruczały i mruczały i wierz mi, że w przeciągu chyba może dwóch minut wszystkie siły mi wróciły. Wszystkie siły fizyczne. Jakbym stała się nowonarodzona. O, nazwijmy to tak. I w tym momencie mój przewodnik powiedział: Nadszedł czas, aby zakończyć rytuał. Wstałam więc ponownie, co wcale się kociakom nie uśmiechało. <grym> I podziękowałam ci za udział w rytuale. Um, wszystko uwolniłam, oczyściłam. Oczyściłam. Oczyściłam, z czego oczyściłam? <grym> oczyściłam energetycznie, żeby nie było widać, gdzie ten rytuał był przeprowadzony. Czyli o. Stworzyłam tak, o, żeby był niewidzialny. To już znasz z naszych rytuałów. Czyli oczyściłam w tym znaczeniu, żeby nikt tego nie widział, że w tym miejscu ten rytuał miał miejsce. Czyli tą czasoprzestrzeń, jak gdyby stworzyłam tak, jak było wcześniej. O, nazwijmy to tak. Czyli całą tą energię uspokoiłam, wszystko stało się znowu normalne, materialne, tak jakby było całkowicie nie, Nic się nie wydarzyło. O, nazwijmy to tak. I tak, pożegnałam się. Z Wami? I to był koniec. Odczułam, że nadszedł czas, aby wrócić do mojego gabinetu aby szybciutko nagrać tak dla mnie te najważniejsze, najważniejsze odczucia. I zrobiłam to w ten sposób, że poszłam do mojego ukochanego, opowiedziałam mu to wszystko, nagrałam to na dyktafonie jednocześnie, żeby o niczym nie zapomnieć, przed chwileczką odsłucham, żeby sobie wszystko przypomnieć, żeby o niczym nie zapomnieć. I gdy skończyłam, powiedziałam: OK, teraz jestem gotowa na rytuał świec intencyjnych, więc zabrałam wszystkie moje notatki, bo do każdej świecy potrzebowałam wszystkie dokładne notatki z numerem zamówienia, opisem intencji, wszystkich rzeczy, które zostały mi przekazane, i przeszłam. I cały rytuał świec intencyjnych prowadziłam bardzo, bardzo długo, tych świec było całe mnóstwo, i wiesz co, że było bardzo dużo nowych osób. Na rytuale świec intencyjnych, i mój przewodnik pojawił się jeszcze tylko chyba raz albo dwa razy w czasie rytuału świec intencyjnych. Powiedział mi, że te osoby zostały wysłane na ten rytuał, ponieważ potrzebują tego wsparcia, potrzebują tych energii. I że jest to jak gdyby część rytuału dla Matki Ziemi. Dlatego jest tyle nowych osób na rytuale świec intencyjnych, ponieważ one wszystkie otrzymały impulsy od źródła i teraz potrzebują wsparcia, wsparcia mojej duszy na tej swojej nowej drodze, no bo wcześniej tej drogi nie znały, na tej nowej drodze realizacji marzeń, powołania i wszystkich tych impulsów wyższych, aby ich życie było piękne, pełne szczęścia i spełnienia, i że ten rytuał intencyjnych, to jest taka iskierka dla nich. I wiesz, kto teraz się pojawił? Obok mnie sreberko, tak? O tobie słoneczko. O to jest dziewczynka. Opowiadałam, to znowu mnie udeptujesz, znowu się chowasz na tej lewej stronie. <noise> tak jak na rytual, po rytual dla Matki Ziemi. Chowasz teraz pod moją kurtkę, tak. Udeptujesz panią. Brumru? Brumru? Tak to mniej więcej wygląda, <noise> więc nadszedł czas regeneracji. Po moim sprawozdaniu dziękuję Ci z całego serca za uwagę. E, na czas regeneracji, bo takie sprawozdanie również jest bardzo energetyczne. Jak wiesz, tak długo mówię już do Ciebie, no prawie godzinę. I nadszedł czas, aby zakończyć. Z całego serca zapraszam Cię na czwartek, na naszą 133. ceremonię. Będzie bardzo wyjątkowa. Będziemy mówić o syndromie stada, czego unikać, jak dokładnie w tym momencie. Gdzie wszystko jest inaczej niż było wcześniej, mimo wszystko iść Twoją drogą, realizować wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje pragnienia. Teraz sreberko ugniata mnie z tyłu. <noise> tak śmieje się pani, no jak się można śmiać z kociaka, no. <noise> I. Zapraszam cię również na kolejny rytuał świec intencyjnych Nowiu Księżyca. No, już wkrótce, tak. To wszystko tak szybciutko się przemienia. I dziękuję za twoją uwagę, dziękuję za udział w rytuale dla Matki Ziemi. Oczywiście kolejny rytuał dla Matki Ziemi w listopadzie. To będzie również niezwykła pełnia. Wow, wow, wow. No, wkrótce ci o tym opowiem. Zerknij również na mojego bloga. Jeżeli słuchasz tego na przykład na jakimś serwisie społecznościowym, na mojego bloga pisane razem. Bukardi przez C, bo wiele osób nadal pisze przez K, przez C.com. Bo tam jest mnóstwo, gdy naciśniesz aktualności, masz tam mnóstwo bardzo ciekawych informacji, e, które uważam, że są dokładnie teraz wskazówką od siły wyższej. Do zobaczenia najpóźniej no w czwartek. Do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bukardi.